Dzień dobry. Dziś, 3 maja, chciałem z Tobą porozmawiać o Konstytucji. Nie będzie to jednak Konstytucja Rzeczpospolitej, nie będzie to Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja 3 maja, nie będzie to Konstytucja dotycząca jakiegokolwiek państwa. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać, opowiedzieć Ci o Konstytucji mojej, o mojej wewnętrznej Konstytucji, którą sam dla siebie stworzyłem. Czym jest konstytucja? Ustawa zasadnicza, czyli zasady, którym mają podlegać wszelkie inne zasady stanowione. Warto taką konstytucję sobie utworzyć. Moja konstytucja jest bardzo krótka. Składa się z 3 punktów. Pierwszy. Nigdy świadomie nie krzywdzić żadnej istoty. Punkt 2. Zawsze, bezwzględnie, bez względu na okoliczności, bez względu na konsekwencje, trzymać się prawdy. Prawda jest wartością nadrzędną. Punkt 3. Cały czas dążyć do rozwoju duchowego, intelektualnego, do rozwoju wiedzy. Tylko 3 punkty. Tylko 3 punkty takiej wewnętrznej konstytucji, 3 zasady, którym podlegają inne zasady. A opłaca się. Zachęcam Cię, żebyś i Ty zrobiła sobie taką konstytucję. Możesz skopiować moją, możesz stworzyć sobie inną. Dlaczego? Warto. Bo jeżeli masz w głowie jakieś nadrzędne zasady, uzyskujesz poczucie stabilności, poczucie osadzenia, żyje Ci się lepiej i pewniej. A więc stwórz sobie taką konstytucję. Działaj według niej. Wszystkie inne postępowania niech będą jej podległe. Zobaczysz, o ile wbrew pozorom swobodniej, lepiej i pewniej będzie Ci się żyło. Na dzisiaj tyle. Krótki był film. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, na których znajdziesz dużo ciekawych materiałów. Oczywiście do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.